Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Następny case, jest ich trochę, ale już wiecie, że ich jest trochę więcej niż 2-3 dla Huawei P20 Pro. Tym razem model marki Nilkina o nazwie Frosted Shield, czyli taki case, który używałem na przykład na moim Note 8, był całkiem spoko. Tym razem sprawdźmy go dla Huawei P20 Pro. Dzięki pan Carnikału za podesłanie case'a do testów, jak i również samego smartfonu. Będziecie chcieli wygrać ten case? Doczekajcie do końca filmu. Będzie informacja, co trzeba zrobić, żeby móc go wygrać. A teraz przejdźmy do tego. Co mamy w tym otóż to pudełeczku? Mamy case, poza case'em mamy coś jeszcze. W zestawie właśnie od Frosted Shield macie sam case, który jest z PCV materiał, czyli plastikopodobny. Dodatkowo dostajecie szkło? Nie szkło, dostajecie folię, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz sobie ją wyjmiemy, czyli macie dwie rzeczy w cenie jednej. Myślę, że fajna opcja. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda, co jest w zestawie. Więc wyjmujemy opakowanie i tak, mamy case'a, czyli tą rzecz plastikową. O niej się zajmiemy za chwilę, ale to co miało być w bonusie, czyli co dostajemy? Dostajecie prostą folię, którą możecie sobie założyć, ewentualnie jak Wam się zniszczy ta, która jest w zestawie. Ja jej nie będę na razie montował, będzie dla osoby, która będzie chciała wygrać tego case'a, więc to zostaje. A sam case. Jak tym razem rozwiązano Frosted Shield'a? Jeśli pamiętacie, miałem go w Note i tutaj w miejscu wycięć, on lubiał pękać. Tym razem Nilkin zrobił go troszeczkę inaczej. Mamy po prostu ochronę dwóch boków, góra i w dół jest praktycznie niechroniona. Nie ma tam w ogóle case'a, więc tak to wygląda. Całość z tyłu takie, nie wiem czy widzicie, delikatne kropeczki, czyli trzymanie i dotyk tyłu plecków jest ok. Szkoda, że nie ma ich tu po bokach, bo są gładkie. To może delikatnie powodować małe ześlizgiwanie, chociaż nie powinno być. Wnętrze również gładkie, pomalowane farbą. Dobra, zobaczmy, jak to wszystko wygląda na Huawei P20 Pro. Włożenie, wyjęcie, dosłownie sekundę, nie trzeba użyć siły, więc takie jakby, może klecki to nazwijmy, na Huawei P20 Pro, czy Nilkin Frosted Shield. Zaczynam od tego, co najczęściej robię w przypadku case'ów o Huawei. Jak jest z kwestią aparatów? No i tutaj bardzo minimalnie ta ramka jest wyżej, ale prawie wcale nad aparatami, więc mogłaby być wyżej. Może trzeba będzie uważać na soczewki, w szczególności te dwie. Tutaj ta trzecia, ok, ale te dwie nie są tak bardzo mocno chronione, więc szkoda. Idziemy dalej. Przyciski. Przyciski mamy fizyczne smartfonu, więc nie ma tutaj żadnych trudności w przypadku ich przyciśnięcia, ale też mogą się delikatnie ewentualnie coś tu stać, porysować, bo nie są w żaden sposób chronione. Druga strona, z racji tego, że w Huawei na niej nic nie mamy, jest czysta. Dół analogicznie. Tutaj nie mamy niczego, więc nie ma tutaj case'a praktycznie na nim. Od góry również, więc tutaj nie mamy za bardzo o czym rozmawiać. Delikatnie ten bok całego case'a jest podniesiony nad ekranem, jednak ja bym tu był bardziej ostrożny w przypadku jakichkolwiek upadków. Bardziej to jest rozwiązanie dla osób, które dbają o telefon. Raczej nie wypada, tylko chcą, żeby po prostu plecy tylne się nie porysowały. Trzeba tu założyć jakąś szkło, folię i dopiero wtedy go używać. Ale sam wygląd, powiedziałbym, że to co ja lubię. Czarny minimalizm, no z ewentualnym niezbyt dużym logiem producenta. Dobrze się trzyma, nie pogrubia nam zbytnio telefonu. Tu mamy ewentualną małą ramę, podniesienie delikatne z racji tego, że no, trochę ma to chronić, gdyby ewentualnie jakoś tak centralnie upadło. Wiecie o co chodzi. Jak Wam się to podoba? No dla mnie, ja lubię tego typu rzeczy. Zwykłe, proste, czarne, nieudziwnione. Tak powinny być robione case'y, ale czasem są robione inne, są inne gusty, więc w tym momencie inni mogą być bardziej szczęśliwi niż ja. Oczywiście tutaj na rogach jest ten case, więc w przypadku upadku na róg myślę, że dramatu nie będzie, ale jakiejś takiej mega ochrony nie spodziewałbym się. Jednakże no to jest coś, co ma wyglądać bardziej i być takimi tylko pleckami, które mają Wam ochronić je przed rysami. Jak Wam się podoba ten case? Dajcie znać. I cóż, chcecie go wygrać? Myślę, że tak. Jest ten case dla Was, więc
Po raz kolejny proste zasady. Musicie być subskrybentem mojego kanału, polubić ten film, polubić mój profil na Facebooku, jak również profil sponsora, czyli firmy Pancernik.eu na Facebooku. Wszystkie linki macie pod filmem. I cóż, odpowiedzieć na proste pytanie, zaczynając od słowa konkurs. Jakie etui Milki na tym razem najbardziej Wam się podoba? Zobaczymy właśnie. Dajcie mi znać, jakie produkty Nilki na według Was są najfajniejsze. Może akurat jeszcze będę go miał i sprawdzę na ten model. Może się uda, zobaczymy, więc czekam na Wasze komentarze. Po 7 dniach osoba, która mi napisze coś takiego, zostanie wylosowana. Dostanie informację w komentarzu, że wygrała i będziemy się kontaktować, aby wysłać do Was ten case. A jeżeli Wam się nie uda, chcecie go kupić, to macie linki do Pancernik.eu na dole pod firmem i na hasło P20 Pro kupujecie ten produkt 10% taniej. Zawsze coś, myślę, że może się przydać. No i cóż, przy okazji oczywiście możecie też napisać, jak Wam się podoba ten case, bo dla mnie no to są takie rzeczy, które ja lubię i jak widzę tego typu etui, to zawsze jestem na tak, nie może być inaczej. Po prostu są ładne dla mnie. Tyle odnośnie Nilki na Frosted Shield. No tu jeszcze bonus przy okazji, że macie dodatkową folię. Jak się zużyje folia, która jest na samym telefonie, możecie ją zamienić, więc nie musicie od razu kupować czegoś kolejnego, więc to też taki mały plusik w przypadku Nilki na Frosted Shield. No i cóż, tyle. Tak on wygląda. Według mnie fajny, ładny. Jak według Was? Dajcie znać w komentarzu. Na to macie linki do społeczności moich, profil na platformie Patronite, linki, gdzie dorwać tego case'a, linki do Pancernika. Wpadajcie tam właśnie do nich, zobaczcie, co mają jeszcze innego ciekawego. Zawsze możecie wyrwać to taniej. No i cóż, tyle. Aby nie przedłużać, myślę, że kończymy. Huawei P20 Pro z peckami Nilkin Frosted Shield. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!